Dobra, to gdzie my jesteśmy? Jesteście u mnie w domu, na tak zwanym zapleczu Gołkowskiego, intensywnie od kuchni. To znaczy jesteście pomiędzy stertą kafli, z których powstał nasz piec kaflowy jeden i drugi w domu, a wędzarnią, z której wychodzi najlepsza absolutnie szynka i polędwica na tej półkuli. Tutaj jakieś rury widzę, jakieś beczki, to jak zupełnie z postapokaliptycznego jakiegoś świata. Ja bym powiedział, że raczej to jest bardziej ze scenariusza naszego dzieciństwa. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że świat jest strasznie sterylny, taki czysty i oczywisty. No a kiedyś on się składał głównie z komórek, jakichś takich właśnie składowisk, miejsc, w których trzymało się rzeczy na lepszą albo na gorszą godzinę. Jeśli w takich miejscach się czuje właśnie jak w domu. Czyli mówiąc precyzyjnie, tak lokalizacyjnie, jesteśmy w Sochaczewie. Jesteśmy technicznie rzecz biorąc na pograniczu Sochaczewa i Brochowa, na głębokim zapleczu mojego własnego domu, tak. Czy tutaj można powiedzieć, że pisanie idzie panu łatwiej? Czy to się odbywa w domu, czy może w jakimś innym miejscu? Znaczy, ja tutaj wszędzie jestem w domu, na tej działce wśród zieleni i tak dalej. Natomiast żeby pisać, powiem tak. Z jednej strony lubię pisać w dziwnych miejscach. Mogę pisać gdziekolwiek. Bardzo lubię sobie usiąść pod altanką, popisać. Czasami wychodzę pod orzech. Natomiast problem polega na tym, że jak pogoda jest taka piękna jak dzisiaj, jak się chce wyjść na dwór, to jak człowiek wyjdzie na dwór z komputerem, to ni cholery nie widać na matrycy. No tak. Więc niestety najwygodniej, najspokojniej się pisze w domu, kiedy jednak mam stół na odpowiedniej wysokości, mogę sobie usiąść, włączyć muzykę i wtedy wszystko jedzie tak, jak powinno. Natomiast tak, lubię się kręcić. Przejść tu, przejść tam, wrócić, przesiąść się. Ja w ogóle lubię zmiany. To co pisarz lubi w swoim domu, a czego nie lubi? A może nie powinien pisać w domu, może jak powinien wyjść z tego domu czasami? Znaczy, dla mnie sytuacja, którą mamy w tej chwili taką, że ja siedzę w tym domu już drugi miesiąc, jest bardzo nietypowa. Dla mnie pisanie w domu w ogóle statystycznie jest rzeczą nietypową, bo ja zawsze piszę gdzieś tam w biegu. Na jednej konferencji, na drugiej, w przerwie, kawałek siedząc w samochodzie. To wszystko jest takie, no, nie powiem, że rwane czy składane z kawałków, ale ja ten czas gdzieś tam kradnę i z tego międzyczasu sobie ukradam to, co pozwala mi napisać kawałek książki. W domu siedzenie i pisanie w domu dla mnie jest nietypowe, ale szybko się przyzwyczajam. Za co lubię ten dom? Za to, że to jest moje miejsce. Tu mam święty spokój, tu mi nikt nie wchodzi na głowę. Mogę sobie wyjść na dwór, psy sobie szczekają, sąsiad węczy szlifierką, dzieci na blokach wrzeszczą. Jest wszystko tak, jak powinno być. Gdybyście się mnie zapytali parę miesięcy temu, za co nie lubię tego domu, to bym powiedział, że nie lubię go za to, że bywam tu zbyt rzadko. Teraz powiem, że nie lubię go za to, że siedzę tu zbyt długo. To prawda. Pytam dlatego, że chodzą takie, jakby mam wrażenie o pisarzach czasami, że to są tacy jak, nie wiem, kiedyś Jack London, że wielcy podróżnicy, Fiedler, tak? Albo inaczej, że wchodzą gdzieś w rynsztoki jakiegoś świata. Piszą pod wpływem natchnienia. Skąd się bierze to? Gdzie się rodzi to pisanie, tak? Ja zawsze lubię opowiadać w takich momentach o Sienkiewiczu, który pisał w międzyczasie. Sienkiewicz pisał większość swoich powieści w odcinkach. No, Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski, Potop. To wszystko było pisane w kawałkach. On to pisał i wysyłał rękopis do wydawnictwa. Stąd się biorą wszystkie bzdury, nielogiczności, powtórzenia, jakieś tam luki w fabule, ponieważ on czasami autentycznie nie pamiętał, co napisał wcześniej, bo nie miał nawet tekstu, do którego mógłby wrócić. I on to pisał na kolanie, jeżdżąc ze swoją żoną po sanatoriach, bo ona miała straszne problemy z płucami, bujając się po jakichś tam wodach, uzdrowiskach i tak dalej. Ja jestem przyzwyczajony do właśnie takiego stylu pracy. Gdzie ja piszę w międzyczasie, gdzie ja ten czas, który mogę pisać, kradnę. Siedzenie teraz tak trochę na tą stoja, to znaczy ta biała zgrzebna koszula, prawda, stół i tutaj ptaszki właśnie i chmurki i ogródek. Nie jest do końca w moim stylu, ale powiem wam, że potrafiłbym tak. Ten spokój jest fajny, on jest sympatyczny, chociaż głęboko nie wierzę w całe to mówienie, że do pisania jest potrzebny tam osobny własny kąt, jedyny słuszny kubek herbaty. To jest wszystko trochę szamanizm. Taki auto-szamanizm. Ja pisać mogę gdziekolwiek i o dowolnej porze. Znaczy, okej, no po 23 już mózg jakby trochę słabiej podaje, więc jakby pisanie w nocy jest słabawe, chociaż zdarzało się i to. No a to, że akurat teraz dane mi jest siedzieć w domu i pisać w domu, no okej, nie? Moje pytanie następne
dotyczy tego warsztatu i podejścia do pisania, bo... Czy mówimy o warsztacie pisarskim? O tym tutaj w drewutki. Nie, nie, nie. Nie do tego akurat warsztatu, ale do tego warsztatu pisarza. Czyli czy jest to dla ciebie rzemiosło, czy może raczej... Czy pisarstwo. Tak jak mówisz, w biegu, rzemiosłem. Ale szukasz jakiegoś jakiejś takiej jakby powietrza na ten wiatrak, czy po prostu to musisz wypracować jakieś miejsce w sobie, w którym pracujesz? Na jakiś warsztat takiej pracy, który po prostu wypracowałeś i nawyk, teraz on pozwala ci... Przypuszczam, że częściowo chodzi wam o to, na ile to jest rzemiosło, na ile to jest sztuka, na ile to jest coś, co się robi po prostu, a na ile jeszcze coś innego. Kurczę, to jest strasznie trudne pytanie. Ja się z nim bujam prawie 10 lat już tak naprawdę. Po to tu jesteśmy właśnie w tej drewutni, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Z jednej strony powtórzyłbym to, co mówię zawsze, że ja nie wierzę w natchnienie. Natchnienie jest oszustwem. Jest czymś, co ludzie sobie wymyślają, żeby móc usprawiedliwić to, że go nie mają. No, wiecie, baletnicy, rąbek u spodnicy i tak dalej, i tak dalej. Jakoś ci, którzy piszą dużo, ci, którzy piszą bez trudu, ci, którzy nie mają kłopotu ze znalezieniem pomysłów, nigdy nie mówią, że potrzebują natchnienia. Oni w ogóle o nim nie mówią. O natchnieniu mówią ci, którzy siedzą i... Tutaj takie świerszcze słychać, nie? No nie wiem, no... No nie wiem, a może pójdę na spacer, to coś mi do głowy wpadnie, nie? A może poczytam książkę, a najlepiej to się w ogóle prześpię, nie? Żeby nie myśleć o tym, że muszę pisać. Nie wierzę w coś takiego jak natchnienie. To są pomysły, owszem, które gdzieś tam przychodzą do głowy, wpadają, ale nie jestem w stanie się zgodzić z tym, że moja głowa pod względem pomysłów jest w jakikolwiek sposób inna od głowy kogokolwiek innego. Każdemu się zdarza. Tobie, z każdej kamery, na którą bym nie pokazał. Każdemu się zdarza, że idzie ulicą, nie wiem, je loda, rozmawia przez telefon i nagle widzi coś. Coś, co robi wow. I człowiek tak na to patrzy i sobie myśli dosłownie tymi słowami, o ja pierdzielę. Jakby było zarąbiście, żeby ktoś z tego napisał książkę, zrobił grę, nakręcił o tym film, nie wiem, napisał o tym wiersz, po prostu o Jezu, jaki to jest totalnie pomysł na książkę. Po czym wraca do rozmowy i zapomina o tym. Tak. Każdy ma takich chwil x, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie to, że rocznie, nie to, że miesięcznie, tygodniowo, każdego dnia. Czy pan wyłapuje takie chwile? Ja notuje? Po prostu takie chwile... Nie, ja je po prostu wyłapuję. Ja nie mam zwyczaju tych chwil wyrzucać do kosza, tak jak robi to większość ludzi. Ja te chwile sobie gdzieś konotuję w głowie. Czekam. I czekam na moment, aż się kiedy... pozwoli ci rosnąć temu. Kiedy one wyrosną. Ja nie wierzę właśnie też w notowanie pomysłów. Ja wiem, że niektórzy pisarze mają jakieś tam całe kajety zapisane tymi pomysłami. Ale ja mam wrażenie, że gdybym ja coś takiego zaczął robić... Okej. Okay. Duma i uprzedzenie. Nie wiem, czy oglądaliście Dumę i uprzedzenie. Tam jest fantastyczna postać, pan Collins. Pozdrawiam wszystkich fanów pana Collinsa. Który w wolnych chwilach zabawia się wymyślaniem komplementów dla kobiet, które następnie próbuje podawać w poprzednim momencie w tak niezobowiązujący sposób, jak to możliwe. To tak nie działa. To nie działa tak, że spiszesz sobie teksty na podryw i będziesz z tym kajecikiem siedzieć. W momencie, w którym coś się spisze, to człowiek w efekcie zostaje z kajetem pełnym zdań. No i jeżeli pomysł był naprawdę dobry, a ty potrzebujesz kajetu, żeby sobie przypomnieć, jaki był dobry... Spaliłeś sobie? To chyba nie był taki dobry, nie? Jeżeli o nim zapomnisz, to nie był dobry. Natomiast jeżeli pamiętasz ten pomysł, mimo że go nie zapisałeś, mimo że było masę innych spraw, mimo że wróciłeś do rozmowy, jeżeli ten pomysł gdzieś tam tkwi w głowie i siedzi, to jest to. Czyli artyści są od tego właśnie, od tego właśnie. Ja nie wiem, na ile to jest sztuka. Bo jakby zeszliśmy trochę na bok. Nie wiem, na ile to jest sztuka. Zaczęliśmy od natchnienia. Tak. Raczej bym się skłaniał ku temu, że to jest rzemiosło. Bo to nie jest tak, że człowieka trafi jakaś tam transmisja z kosmosu i on usiądzie i napisze Iliadę, nie? To tak nie działa. Znaczy może napisać, ale to będzie gniot potworny. Jeżeli nie umie tego napisać, to będzie koszmar. Znowu odwołuję się do filmów. Wyobraźcie sobie
totalnie z***ty film o niczym. Bez treści. Niemalże bez treści. Niemalże bez treści. Ale proszę bardzo, film, którym ja jestem totalnie zachwycony, absolutnie jestem pod wrażeniem, jest to przebajeczny film, Oscar z zeszłego roku, 1917. Mhm. Jezu, jaki ten film jest zarąbisty. Efekty super. Jezu, jaki ten film jest dobry, jak to się fantastycznie ogląda, jaka tam jest praca kamery. Jezu, jakie to jest dobre. Tylko, że fabuły tam nie ma. Mhm. To jest zupełny brak fabuły, opowiedziany w niewiarygodnie przecudowny sposób. I coś takiego zgarnia Oscary i coś takiego nam się podoba. Ja wiem, że tam nie ma fabuły, bo to nie chodzi o fabułę, to jest film drogi. On próbuje pokazać pewne aspekty wojny. A z drugiej strony wyobraźcie sobie, że macie najbardziej z***ty pomysł i kręcicie go technologią pana Kleksa w kosmosie. No nie, to nie wyjdzie. Czyli w takim rzemiosło. Razie, nawiązując do Civil Punka, trochę już zacząłem go czytać. I widziałem zagiętą stronę, nu. Właśnie, bo nie chciałem wkładać zakładki, ale chciałem się zapytać, czy jeśli opisujemy z takiej pierwszej perspektywy, bo tak widzę, że jest opisywane z perspektywy tego głównego bohatera, tak? To czy to nie jest pewnego rodzaju takim ograniczeniem, a może wymaga od nas, żeby ten bohater był głębszy? Narracja pierwszoosobowa jest zawsze pójściem na łatwiznę. Zawsze. To Michał Gołkowski idzie na łatwiznę. Michał Gołkowski w tym przypadku celowo się zdecydował na narrację pierwszoosobową, bo tylko ona pozwoli mi pokazać przemyślenia tego bohatera. Abstrahuję od fabuły, która jest. Abstrahuję od akcji, która jest. Abstrahuję od miasta i od świata, który jest. Ale to, co dla mnie było naprawdę ważne, to było pokazać koloryt. A pokazanie kolorytu blokowisk, śmietników, ulic, pokątnych ustawek, szemranych interesów jest niemożliwe, jeżeli nie mamy tam bohatera, który nas weźmie za rękę, podprowadzi i powie: dobra ziomek, to weź to czekaj tutaj, a ja pójdę się z nimi dogadam i potem po ciebie wrócę. To zawsze jest robione z przewodnikiem. Człowiek nie jest w stanie wejść w ten brudny, paskudny, dresiarsko, blokersko, narkotyczny świat, jeżeli go ktoś nie wprowadzi. Sasza jest właśnie kimś takim, bo on się kilkukrotnie zwraca do czytelnika bezpośrednio. Bo ja to traktuję jako opowieść, jako to, że siadamy z Chudym i on nam opowiada, co się działo, jak było. On skacze po tematach, czasami robi retrospekcję, czasami się zamyśli i prawie w kogoś wjedzie samochodem, bo tak zacznie nam opowiadać o polityce, że się zapatrzy, prawda, w jakiś tam jeden punkt. On jest żywy, on jest człowiekiem, który siedzi razem z nami w tym samochodzie i nas potem na Neosybirsku wozi. Więc jakkolwiek wiedziałem, że narracja pierwszoosobowa no jest zdradziecko kusząca, bo ona nas wciąga, ona pozwala łatwiej oszukać czytelnika. Oszukać w cudzysłowie, oszukać w cudzysłowie. Oszukać nie tylko w cudzysłowie, oszukać w pełni dosłownie, to w okay. Tym przypadku, w tej książce pojawia się na tyle przekrętów, wałków i wszelkiego rodzaju intryg, że czytelnik musi zostać oszukany, bo inaczej by tego nie począł. Myślę, że możemy sobie zrobić małą pauzę i wrócić do tego i przejść do Cyberpunka już w samym sednie domu Michała Kłopowskiego. Jestem jak najbardziej za. Wracamy za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie. Przenieśliśmy się trochę do wnętrza domu. Do Cyberpunka się przenieśliśmy. Tak. Chcieliśmy się, wracając do tego, do tej narracji. Jak sprawić, że bohater, że ta pierwszoosobowa narracja nas nie ogranicza? Właśnie skończyliśmy na tym, jak to jest z tą narracją pierwszoosobową. Bo chyba chodzi ci o to, że książka powinna zawierać pewien uniwersalizm, prawda? Czyli gdzieś dojść do jakiegoś
mimo wszystko do czegoś nas, refleksję jakąś do nas wywoływać o świecie, prawda? I czy bohater w takim razie powinien stać się jakimś, nie wiem, filozofem, który obiektywnie patrzy na świat? To subiektywizm. To jest pytanie o subiektywizm. Bohater nie jest w stanie patrzeć obiektywnie na świat, tak samo jak obiektywnie nie jest w stanie na świat patrzeć czytelnik. Każdy zawsze patrzy tylko i wyłącznie przez swoją własną perspektywę i widzi świat przez to, co dzieje się wokół niego, przez jakieś własne doświadczenia, swoje pomysły. Wydaje mi się, że w narracji pierwszoosobowej jest to trudne o tyle, że faktycznie mamy ten świat mocno spolaryzowany. To znaczy, jeżeli bohater coś robi i dostaje za to cukierka, to mamy wrażenie, że to jest dobre. Jeżeli coś robi i dostaje za to pałką po łbie, to mamy wrażenie, że to jest złe, bo dla niego to jest złe. W takim świecie strasznie trudno jest pokazać jakiekolwiek absoluty, prawdy, nie wiem, moralność. Ja wiem, że to są strasznie duże słowa, ale wydaje mi się, że znaczy, one powinny istnieć. Bardzo byśmy chcieli, żeby one istniały. Bardzo fajnie by były, gdyby one istniały. Natomiast kiedy patrzymy na to z perspektywy ulicy, to już inaczej to wygląda. To ich istnienie jest mocno wątpliwe. No, w samej książce jest parę takich momentów, kiedy Saszka narzeka na mentów, złodziei i bandytów, którzy się rozplenili po mieście i mówi, że niebezpiecznie wyjść w ogóle na ulicę, bo co drugi nosi pistolet, a co drugi nosi nóż, a sam chodzi z pistoletem za pazuchą, nie? Więc to jest zawsze relatywizm. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli w takiej książce, w narracji pierwszoosobowej pokazać tego świata odpowiednio duży wycinek, to już sam czytelnik będzie mógł sobie wyrobić pogląd na to, gdzie ten bohater z nim jest szczery, a gdzie robi, żeby ten czytelnik spojrzał tam, gdzie on pstryka tymi palcami, a nie popatrzył tam, gdzie akurat kogoś mordują w ciemnym zaułku. Bo ten bohater, tak jak mówiliśmy, on nas próbuje oszukać. On próbuje nam pokazać swoją perspektywę. On zawsze będzie mówił, ja jestem ten dobry, a wszyscy inni są ci źli. Natomiast przyjdą takie momenty, kiedy siedząc na kanapie, po kilku głębszych, on się zgubi, on się wysypie i on sam przed sobą się przyzna do tego, że to nie jest tak, że tamci są źli, a ja jestem dobry, no tylko po prostu stoimy po dwóch różnych stronach barykady i próba jakiegokolwiek mówienia o aksjomatach jest z góry bzdurą, no bo to zawsze będzie Mojsze kontra Twojsze, to zawsze będzie Kali i jego krowa, prawda? Mówisz o relatywizmie w kontekście tego, że to jest po prostu subiektywne odczucie, przedstawienie świata oczami tego, a nie w kontekście jakiejś filozoficznej załamywania takich moralnych... Ono z jednej strony jest subiektywne, z drugiej, kiedy odpowiednio mocno, odpowiednio szeroko tę subiektywną narrację nakreślić, to z tego można wyciągnąć pewien obiektyw już. Na przykład, no, Saszka narzekający na to, jak źli są bogaci ludzie, jak można takie pieniądze na cokolwiek wydać, prawda, w ogóle, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego sobie kupić. Po czym w momencie, kiedy dostaje zastrzyk gotówki na konto, to nagle zaczyna tę kasę radośnie przepierdzielać na wszystko i mówi, ha, 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 wy tam biedaki, nie słyszę was w waszej biedzie, a ja to mam pieniądze i po prostu jestem wielkim bogiem, nie? Tylko i wyłącznie przez pokazanie tej dwoistości zachowań, która nie jest właściwością ani Saszki, ani Sybirpanka, ani tej Rosji, ani utopii, ani niczego, która jest zupełnie normalna dla każdego, jesteśmy w stanie sobie wyrobić jakiś pogląd na to, jak wygląda świat, który nas do takiej tej dwoistości, no nie chcę mówić, że zmusza, ale nas w niej na pewno tresuje. To stąd się nasuwa takie pytanie, czy... Jaka teraz jest, jak trafić w gusta dzisiejszego widza? Tak, jak trafić w gusta dzisiejszego widza? Czy to jest czytelnika? Czytelnika, bo tutaj mówimy też... Czy to musi być taki pulp fiction? Jak trafić w gusta? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy nie próbowałem. Być może gdybym próbował trafić w gusta czytelnika, to tych książek by się sprzedawało 10 razy więcej. A może 10 razy mniej, no nie wiem. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co ludzie chcieliby przeczytać. I tak, owszem, Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2077 i tak dalej,
ale ja nigdy nie miałem w planach pisania czegoś w cyberpunku. Mhm. Natomiast wpadł mi ten pomysł, który w ogóle z założenia miał być... To skąd się wzięła ta wizja? Jezu Boże, skąd się wzięła ta wizja? Z futurystycznego świata, takiego upadku jak jeszcze w Rosji i to w wizja... Polsce, gdzie myśmy przeżyli piekło przez Rosjan. Wizja się wzięła z trzech zupełnie różnych, niepowiązanych miejsc. Tak zwany seed, czyli fragment pierwszy, czyli to, co tutaj jest od strony 15 do strony, powiedzmy, 20, napisałem jeszcze w 2014 roku. Zaczynała się wojna na Ukrainie. I to miało być zupełnie co innego. To miała być powieść czysto detektywistyczna. I to sobie leżało, bo ja miałem taką wizję, żeby tych parę stron napisać i ja sobie robię takie seedy i one gdzieś tam leżą na półce i potem je rozbudowuję w większej historii, żeby nie stracić po prostu klimatu. To sobie leżało. Dwa lata temu, jak byliśmy na Syberii, w Nowosybirsku, to kolega, kumpel, znajomy, ziomek, towarzysz, nie wiem jak go nawet nazwać, nieważne. Generalnie Saszka mi opowiedział o swoim życiu. Opowiedział mi, jak był w Legii Cudzoziemskiej, opowiedział mi, co robił w latach 90. Opowiedział mi, jak przy pomocy dwóch materacy, jednej kamizelki kuloodpornej założonej najgłupszemu i najgrubszemu, jednego pistoletu na gumowe kule przejmowali zakład. Jaki zakład? Nieważne. Zupełnie nieważne. Totalnie nieważne. To się jeszcze nie przedawniło. Okay. Więc jakby... Dobra. Ja sobie pomyślałem, Jezu, jaki to jest zarąbisty pomysł. Po prostu z życia tego gościa można by napisać książkę. I wtedy powziąłem te dwa lata temu pomysł napisania czegoś, co roboczo nazwałem sobie trylogią bandycką. To miało być o Rosji w latach 80. 90. i miało być, no, klasyczną bandyterką. I w końcu rok temu trafiłem na przerobiony trailer do Cyberpunka 2077, który miał po prostu powklejane kawałki z filmików z ruskiego internetu. No wiecie, to wszystko, gościu lecący na gaśnicy, koleś jadący w wanie przerobionej na samochód. Jak mówimy filmiki z ruskiego internetu, to każdy wie, o co chodzi, prawda? Tak. I zobaczyłem to i powiedziałem, Jezu, jakie to jest zarąbiste. Po prostu jakbym totalnie grał w taką grę, gdyby coś takiego było, prawda? Cyberpunk zrobiony w ruskich klimatach. I powiedziałem, muszę to pokazać ludziom. Więc wrzuciłem to na swojego fanpage'a, Michał Gołkowski official fanpage. I poszedłem. I 15 minut później wróciłem. I widzę, że ma to 500 lajków, 300 udostępnień i 200 komentarzy. Czyli jednak można powiedzieć, że tutaj w tej jakoś poszukiwania gustu. I ludzie mówią, o Jezu, o Boże, jakie fajne, o kurde, jak totalnie bym grał, czytałbym, oglądałbym i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam jest komentarz napisany przez niejakiego Władysława Budynkiewicza. Takimi wielkimi, rozstrzelonymi wołami jest napisany Cyberpunk. A tak to, na to patrzę i sobie myślę, o Jezu, jaki to jest dobry tytuł. Jaki to jest totalnie dobry tytuł na książkę. Cyberpunk. Książka o ruskich w przyszłości w klimatach dystopijnego cyberpunka. Tak a propos natchnienia, to co mówiliśmy, nie? Tak, tak. Czyli coś istnieje. Tak sobie myślę... Nie, jestem teraz w połowie pisania Fortu 7.2, nie rzucę teraz tego, nie zacznę robić czegoś innego, nie, w ogóle nie, pomysł do szuflady odkładamy na bok, wytrzymałem 3 dni. Pieprznąłem wszystko na bok, napisałem pierwszy tom Cyberpunka, dopiero potem wróciłem do pisania Fortu 7.2. Czyli stąd też się nasuwa takie pytanie, czy teraz można powiedzieć, że pisarz, czy może mieć taką potrzebę? Skąd się bierze taka potrzeba futurystycznej wizji przyszłości? Czy to jest jakieś przewidywanie katastrof? Przewidywanie katastrof? Czy to jest jakieś, zabawa? Czy po prostu zabawa? Czy... Szczerze, czytaliście Hamleta? Tak jest. Tragiczna historia Hamleta, księcia Danii. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Szekspir osadził akcję Hamleta w Danii w głębokim średniowieczu? Może dlatego, że chciał napisać coś o Polakach. On to zrobił dlatego, żeby każdy Anglik, idąc na
Hamleta do teatru albo czytając to, mógł powiedzieć, kurna, ale głupi ci Duńczycy, my jesteśmy zupełnie inni. No, to było w tym ciemnym średniowieczu, a my jesteśmy tak bardzo totalnie cywilizowani i ohoho. To jest tylko i wyłącznie sposób bezkarnego napisania o tym, co jest tu i teraz. To nie... Future is now, old man. To nie jest tak, że my stujemy wizję dystopijnej przyszłości. To jest kliniczny opis dystopijnej przeszłości i dystopijnej teraźniejszości, która jest tu i teraz. Jeżeli wyjąć z tej książki wszystkie wszczepy, elektronikę, dodatki, synt, adrenalinę, całą tę cyber, to zostaje nam teraźniejszość. I to nie jest teraźniejszość, która nam zostaje w Rosji. Zostaje nam nasza teraźniejszość. Jeden prezydent, jeden naród, jedna federacja. Nie mam co do garnka włożyć, ale wstajemy z kolan. Jest super, o co ci chodzi? Zwiększono rację czekolady z 350 do 200 gramów. Czyli mówisz o nowym feudalnym świecie. Ja mówię o nowym Orwellu. Ja mówię o 1984 Orwella, który dzieje się tu i teraz, nieustająco, od zawsze. Okej, okay. To teraz zbombardujemy cię takimi pytaniami. Czego nie powiesz o swoim wydawcy? Nie powiem. A czego nie ma w tej książce? Czego nie ma w mojej książce? Nie ma w mojej książce pisowni imion i nazwisk, którą początkowo chciałem tam wrzucić, która miałaby w sobie bardzo dużą ilość tego, jak wyglądają dzisiaj ksywki ludzi na serwerach streamersko-komputerowych. Podkreśniki, trójki, jedynki, xy i tak dalej. Bo z założenia chciałem w ten sposób pisać nazwiska, ale potem się okazało, że to powoduje straszny chaos. I o ile jak na ekranie komputera ktoś zamiast A ma wklejone 4, to ty wiesz, że to się czyta jako A, ale w książce to tak nie działa. Jeżeli na ekranie komputera ktoś zamiast litery L ma 1, to bez problemu to przeczytasz jako L. W książce to tak nie działa. Dobra, jedna rzecz, dla której tą książkę warto przeczytać według Michała Gokowskiego. Bohater. Saszka zwany Chudym. Absolutnie z krwi i kości. Prawdziwy, autentyczny, szczery dresik, człowiek, z którym każdy mógłby się napić wódki i dobrze dogadać, albo dać sobie poryjak, w zależności od tego, jakby się ułożyło. I jeszcze jedna rzecz, o której się nie dowiemy od wydawcy o tej książce. Jedna rzecz, o której się nie dowiecie od wydawcy o tej książce. Myślę, że nikt wam nie powie tak naprawdę, że to jest bubel i że to się wcale nie kończy, bo każdy kupuje książkę i się spodziewa, że to będzie w jakikolwiek sposób skończona, to jest tylko pierwszy tom. A... Czyli na pewno będzie kontynuacja. Kontynuacja już jest. Okej. Okay. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie w scenariuszu. Masz jeszcze? Jak nie, to ja zadaję pytanie. Okej, okay, zapytaj. Czy miałeś jakiegoś tajemniczego pisarza w przyszłości dawnego, czy może archetyp bohatera kiedyś, który, czy może grę komputerową, nie wiem, co zapadło w twojej pamięci i jakoś mógłbyś teraz ją wywołać, wspomnienie może dawne, najdawniejsze, które jakoś powiązałbyś z tą książką, czy z tą inspiracją, z tym cyberpunkiem na Facebooku, który, czy z tym opowieścią tego Rosjanina. Dajcie mi jedną chwilę. Okej. Okay. Sprawdzę imię i nazwisko, żeby okay. Nie przekręcić i wrócę. Oceany czasu temu, w 1988 roku, przeczytałem w nowej fantastyce opowiadanie niejakiej Anny Karwińskiej, pod tytułem Herrinon. Jeszcze raz powtórz, bo może nie słyszeli. Herrinon. Herrinon. Okay. I to opowiadanie totalnie rozwaliło mi mózg. Ja nie zliczę, ile dziesiąt albo set razy czytałem to opowiadanie pod rząd i pod rząd. Nie miałem go nigdy dosyć, czytałem je cały czas. I prawda jest taka, że właśnie
tamten krótki kawałek prozy, opowiadanie o dwóch chłopakach, którzy trafiają do świata gry komputerowej. Wtedy gry komputerowe w 1988 roku to było po prostu wow. Nie wiem, czy kiedykolwiek cokolwiek tak na mnie wpłynęło, bo to była gra komputerowa osadzona w świecie fantasy. Więc gra komputerowa, fantasy i ludzie, którzy tam mogą trafić, i ktoś o tym napisał opowiadanie, i ja mi się to śniło, nie zliczę ile razy mi się śniło, że ja byłem tam w tej grze komputerowej z nimi, że ja chodziłem po tym zamku. I jak teraz patrzę na to wstecznie, to chyba wszystko, od czego zaczęło się moje pisanie, czyli gry RPG, czyli Stalker, czyli pisanie trochę ślizgając się na pograniczu gier komputerowych, to jest właśnie Herwino. Mhm. Także jeżeli pani Anna Kartyńska będzie oglądać ten wywiad, a mam nadzieję, że będzie go oglądać, bo nawet nie napisałem, ostatnio znalazłem ją po tylu latach, pamiętając wyłącznie okładkę i strzępy, urywki z tego opowiadania, znalazłem tę nową fantastykę, znalazłem autorkę, napisałem do niej i mi odpowiedziała. Słuchajcie, to niesamowite po prostu. Czyli możemy obiecać naszym widzom, że pod filmem znajdzie się link do tego opowiadania. Jeżeli to opowiadanie gdziekolwiek istnieje, na pewno się znajdzie namiar na nim. Tak, namiar. Bo to była nowa fantastyka z 1980... Przepraszam, to była mała fantastyka jeszcze. Skłamałem, to była mała fantastyka. 1988 rok, numer drugi, w nawiasie trzeci. Herlinon, Anna Karwińska. Po prostu do dzisiaj to pamiętam. Jeżeli cokolwiek mnie ukształtowało, to był to właśnie tamten krótki kawałek prozy. Czyli dookoła drewutnie, takie klimaty tutaj twoich rodzinnych stron, a tu można się przenieść do świata. Wiesz, to są moje klimaty domowe. Ja ucząc się fantastyki, ucząc się wyobraźni, w rodzinnym domu moich dziadków siedziałem właśnie zawsze na zydelku przy kuchni. To było moje miejsce. Czyli tu rodzi się pisanie. Z takiego miejsca zaczynała się moja wyobraźnia, z takiego miejsca zaczynała się moja fantazja. Tak, to zawsze. Zaczyna się z domu, może potem zatoczyć nie wiadomo jak wielkie koło w wielkim świecie i zawsze w to samo miejsce musi wrócić. Okej, okay. Ostatnia seria pytań i rozstrzygujemy cię, więc pytanie jest dla ciebie takie. Czy łatwo dzisiaj zadebiutować? Pamiętasz jeszcze, jak to było? Kurczę, pamiętam jak to było i ja jestem strasznie niemiarodajny pod tym względem, bo jak czytam, jakie ludzie robią chocki klocki z debiutami, ile trzeba się bujać, ile piszą, ile się męczą, ile się dobijają. Kurczę, nie wiem. Może to jest związane z tym, że ja nigdy nie chciałem pisać książek. To nigdy nie było moim marzeniem. Ja nigdy nie chciałem zostać pisarzem. Nigdy nie myślałem o tym, żeby wydawać, żeby coś tam. Nie pisałem na fora fanowskie, nie chodziłem na kursy pisania. Ja napisałem tego Stalkera, bo nikt nie zrobił tego za mnie. Czyli bo miałem ochotę przeczytać Stalkera po polsku, a ani nikt nie chciał przetłumaczyć tego, co było napisane, ani nikt nie chciał napisać. Powiedziałem, dobra, kurde, nikt za mnie tego nie zrobi, muszę to zrobić sam. Czyli nie śpieszyłeś się po prostu do tego świata wielkiego pisania już opublikowania? Nie, ja chciałem, żeby... Wyszło. Ja chciałem dać innym to, czego sam się nie mogłem doczekać. Ja sam chciałem tego Stalkera przeczytać, więc doszedłem do wniosku, że najprostszym, najbardziej logicznym sposobem wpłynięcia na rzeczywistość, żeby Stalker zaczął wychodzić w Polsce, to będzie po prostu zrobienie tego. Czyli jakie powinien mieć cechy pisarz? Możesz teraz powiedzieć? Bo z takim doświadczeniem. Wydaje mi się, że najważniejszą cechą człowieka piszącego książki, nie wnikam w to, czy pisarza, czy autora, kogokolwiek piszącego cokolwiek, powinna być precyzja wypowiedzi i to, żeby samemu czytając swoje zdania interpretować je w najgorszy możliwy sposób. To znaczy czytać nie tak, jak się wie, że powinno się to czytać, że ja chciałem to napisać i ja to odbieram tak, tylko tak, jak będzie to odbierać największe, najbardziej zrogowaciałe bydle, które będzie to mogło przeczytać. Zawsze trzeba pisać tak, żeby czytelnik zobaczył to, co chcemy, żeby zobaczył, a nie to, co może mu się wydawać. Mhm. Czyli jaką poradę miałbyś dla nowicjusza? Dla początkującego pisania? To jest zupełnie inne pytanie. No tak. Porada dla nowicjusza, porada dla kogokolwiek, miej przed oczami koniec.
większość książek, większość pomysłów umiera dlatego, że mamy środek, a nie wiemy, jak to ma się skończyć. Pisać trzeba tak, jak Quentin Tarantino kręci swoje filmy. Zaczynamy od końca. Weźcie, nie wiem, weźcie Django, weźcie cokolwiek. On zawsze te filmy zaczyna od ostatniej sceny i potem jest retrospekcja. Czy to, co stworzyłeś dotychczas, sprawia, że jesteś spełnionym jako pisarz? Czy szczęśliwym? Obawiam się, że jeżeli kiedykolwiek będę spełniony, to będzie znaczyło, że umarłem, bo ja nigdy nie jestem spełniony, ja zawsze chcę więcej. Czy jestem zadowolony z tego, co zostawiłem za sobą? Tak. Czy cieszę się z tego, gdzie jestem? Nie. Czy jedyną rzeczą, o jakiej myślę, jest to, do czego pójdę dalej, patrząc na to, co już za mną jest? Tak. Mnie interesuje wyłącznie ta książka, której jeszcze nie napisałem. Wszystkie te, które są skończone, tak jak Cyberpunk, ja się nimi cieszę, kiedy ludzie o nich mówią, ale same z siebie to jest tylko książka leżąca na półce. Najfajniejsza jest ta opowieść, która dopiero trwa. To tak w cudzysłowie, bo naprawdę Michałowi Kołkowskiemu zależy, żebyście przeczytali tę książkę. Zależy mi, żebyście tę książkę przeczytali, natomiast to jest jedyny moment, kiedy ta książka jest dla mnie ważna, kiedy ją czytacie. Ona sama z siebie, to są tylko martwe drzewa zadrukowane sadzą. Nic innego. Opowieść ożywa dopiero, kiedy ktoś ją czyta. I to jest najfajniejszy moment, kiedy ludzie czytają, mówią, to im się podobało, to się nie podobało, to było fajne. Tego się nie mogło doczekać, a to powinienem zrobić inaczej. To jest ten moment. Moment informacji zwrotnej, kiedy ja czuję, że ta opowieść ożywa. Dobra. Żeby tak skończyć fajnie, to mamy dla wszystkich, którzy nas oglądają, konkursi. Umówiliśmy się właśnie z panem Michałem, że przeznaczymy kilka książek. Określoną pulę. Tak, określoną pulę książek podpisanych oczywiście. Dla tych, którzy napiszą najładniejsze opowiadanie, które oczywiście zyska najwięcej polubień. Udostępniajcie, dołączajcie na naszą grupę. I myślę, że pan Michał na pewno zerknie na te opowiadanka z przyjemnością i udostępni najlepsze na swoim fanpage'u. Absolutnie, absolutnie starajcie się, bo jest to co walczyć. No i kto wie, każdy od czegoś zaczyna, nie? Jeszcze raz dziękujemy, subskrybujcie i śledźcie nasz kanał i zobaczymy się wkrótce, mam nadzieję. Na pewno jeszcze będzie o czym porozmawiać z Michałem Gołkowskim, bo nie kończy jeszcze, nie składa do szafy broni ani pióra. Dopiero zaczynał. Tak jest. Więc łączę do grupy, do której składać opowiadania znajdziecie pod filmem. A tymczasem do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki wielkie panowie. Dzięki.